Witajcie serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry, na tym miejscu, ale też i wszędzie tam, gdzie odbieracie nas przez te nowoczesne sprzęty. Niech ten, który nas tutaj zwołał, wiecie, że odbywa się na całym świecie zwoływanie Jego ludu, bo czas się kończy, a Pan zwołuje tych, którzy są Jego. I ja wierzę, że jeszcze wielu dołączy do tego grona, także kiedyś, jak staniemy przed Jego tronem w niebie, będzie, tak jak jest powiedziane, miriady miriad, będą niezliczone rzesze tych, którzy uwielbiają i wzywają Jego święte imię. I bez względu wtedy na języki, na regiony świata, nie będzie to żadnego miało znaczenia. A dzisiaj jesteśmy tutaj w Polsce, w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Skalskiego 15 i jeszcze tutaj na ziemi chcemy wielbić Go, chcemy Go wysławiać i uczcić Jego święte imię. Zapraszam brata Bartosza Woroneckiego o to, aby on nas poprowadził w tej pierwszej myśli Bożego Słowa. Chwała Bogu. O, tak, teraz działa. Jak wam minął tydzień? Dobrze. Niektórym może trochę mniej. Jakby w jednym słowie można było to ująć. Jak mi minął tydzień? Jak samym siebie zapytamy. Niektórzy mogą powiedzieć dobrze, fantastycznie, źle, tak sobie, tragicznie. No niestety. Czasem jest dobrze, czasem źle. Ja ostatnio sam, tak skrótko opowiem, ciężki okres właśnie przechodziłem, to aż kilka miesięcy i tak zmagałem się z różnymi rzeczami. To w pracy, po pracy, nie wysypiałem się, była ciągle non-stop jakaś walka. Codziennie walka, ale największa walka to była tu w głowie. I no, to było straszne. Było tak straszne, że się zastanawiałem, no, co ze mną jest. Ciężko było się modlić, ciężko złapać za słowo, żeby poczytać. A jak czytałem, to nic mi nie wchodziło do głowy. I się modliłem, co jest. Dlaczego taka pustka? No ale Bóg jest tak fantastyczny, że On nas nie zostawia. Nawet jak kilka dni, nawet tygodni potrafimy, czy miesięcy mieć złych, a my nic z tym nie robimy, albo nie wiemy jak, to posyła nam innych ludzi. To mi jedną osobę posłał. To Noemi przy mnie zaczęła ze mną rozmawiać, zaczęliśmy się modlić i było lepiej. Już jak był kolejny raz, Noemi już nie wiedziała, jak ze mną ma rozmawiać. To zaraz przyszedł ktoś inny, osoba, od której bym się nigdy chyba nie spodziewał, że ze mną o Bogu będzie rozmawiać i mnie zbuduje. To jednak to się stało. No, Bóg pięknie to wszystko organizuje nam. Więc tak, my musimy dbać o naszą wiarę, o wzrost też. Musimy czytać, modlić się, spędzać czas z Panem, ale jak nie dajemy sobie rady, to Bóg widzi nasze serce, jeżeli jest szczere. Nam w tym pomoże. Dlatego nawet w tych złych chwilach starajmy się nawet silnie zmuszać siebie, chwalmy Pana. Jak Dawid zmuszał swoją duszę, duszo moja, chwal Pana, wysławiaj Pana. Jest niesamowite. Teraz chcę przeczytać Psalm 113. Właśnie takie uwielbienie dla Pana. Alleluja. A, poczekam.
Psalm 113. Alleluja. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię Pana będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa. Któż jak Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokości, który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi, podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego, aby go posadzić z książętami swego ludu. On sprawia, że niepłodna staje się matką domu, cieszącą się dziećmi. Alleluja. Tak, on podnosi z najgorszego dołka, który czasem my nawet wpadniemy w jakiś dołek, nie wiem, depresji, złych myśli. Przez okoliczności, jakie nas dotykają, to on nas podniesie. To jest Bóg miłosierny, przecież to jest Ojciec, my jesteśmy Jego dziećmi. I nawet jak ja już byłem w takim miejscu, gdzie się zastanawiałem, co się dzieje. Różne pytania sam sobie zadawałem Bogu, ale wyrwał i wyrwie każdego z nas. Jesteśmy Jego. To jest Bóg cudów. Bóg cudów, gdzie niepłodna staje się płodna. Bóg miłosierny, gdzie właśnie wyciąga nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego. I z kim posadzi takiego? Z książętami swego ludu. Czyli piękne nowe szaty. I możemy być pełni radości. A więc wychwalajmy Pana. Starajmy się bardzo być oddani Jemu. Nawet w tych najgorszych chwilach. On przyjdzie nam z pomocą. Dużo psalmów pokazuje, jak Dawid już chyba też często nie miał, nie wiem, nadzieję miał w Bogu, ale już chyba był przybity z tego wszystkiego, co go spotykało. A i tak koniec końców wiedział, że musi chwalić Pana i że w Nim jest ratunek. W Nim jest nasz ratunek. Ze wszystkiego. Jeżeli Ty, czy ja również, my czujemy się źle, jesteśmy w złym miejscu w życiu i nie widzimy już nadziei. Pan jest nadzieją. Prędzej czy później On przyjdzie z pomocą. I to jest po prostu obietnica Boża. Możemy to przyjąć lub nie, ale przyjmijmy i doświadczajmy tej Bożej pomocy, tego ciepła naszego Ojca, którym nas okrywa. Myślę, że każdego dnia, nawet jak tego nie czujemy, to Bóg działa. To tyle. Myślę, że możemy wstać, pomodlimy się i uwielbimy Pana naszego. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy za to, że Ty jesteś. Działasz w nas. Ty nas wyciągasz z tych wszystkich dołków, z depresji. Ty jesteś naszą nadzieją. Do końca naszych dni, do końca naszych dni jesteś z nami. Ty nas pobudzasz do dobrych uczynków, a Twoje miłosierdzie jest bez końca. Dawaj nam poznania, Panie. Dawaj nam poznania i więcej Twojej mądrości, bo tego potrzebujemy. Chwała Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa, naszego Pana. Amen. Wiecie, my nie przygotowujemy się jakoś, zazwyczaj nie dogadujemy się z tymi, którzy i prowadzą wstępy, i prowadzą kazania. Wiemy nieraz jedynie tylko, co, jaki temat będzie na kazaniu z naszych tych zapowiedzi facebookowych. Ale dzisiaj mamy tą piosenkę pierwszą, Któż jest jak nasz Pan? Tak jak czytaliśmy, Któż jest jak nasz Pan? Nie ma innego. U Niego znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, do pocieszenia, do wiary, do bycia pełnym tego spodziewania się, ufności.
I ta piosenka również zachęca do chwalenia. I chwalmy Go. Będziemy dalej uwielbiać Pana, a ja chciałbym poprosić teraz Julię, która podzieli się z nami świadectwem. Niech nasze serca biorą z tego. Chwała Bogu. Jakby ktoś nie wiedział, kim jestem, to mam na imię Julia. Pochodzę z Ukrainy, a w Polsce mieszkam od 6 lat. Urodziłam się w rodzinie religijnej. Moje rodzeństwo to 2 bracia i siostra. Rodzice służą w kościele. Tata ma własną chrześcijańską gazetę. Kiedy byłam dzieckiem, często pomagałam tacie przy gazetach. Byłam dobrym dzieckiem. Posłuszna we wszystkim, pomagałam rodzicom, dobrze się uczyłam w szkole, chodziłam do szkółki niedzielnej, śpiewałam w chórze. Byłam jeszcze dzieckiem, kiedy Bóg ochrzcił mnie Duchem Świętym. W wieku 19 lat przyjęłam chrzest wodny. W tym czasie studiowałam na uniwersytecie tam w Ukrainie. I właśnie w tym okresie studiów zaszły we mnie pewne zmiany. Nie mieszkałam już wtedy z rodzicami od kilku lat. Te zmiany, które mnie spotkały, nie były zbyt dobre. Miałam w życiu kilka sytuacji, które oddalały mnie od Boga. W końcu w ogóle przestałam chodzić do kościoła, czytać Biblię i modlić się. Zaczęłam prowadzić świeckie życie,
ale od czasu do czasu wspominałam o Bogu i próbowałam nawiązać z Nim tą więź, którą miałam wcześniej. Ale nic mi nie wyszło, bo świat szybko wciągnął mnie z powrotem w te życie bez Boga. Moja wiara nie była stała, a czasami nawet wydawało mi się, że nigdy nie będę w stanie odpokutować za swoje grzechy. Nie byłam wierna Bogu. Złamałam obietnicę złożoną w wodzie służyć Bogu z dobrym i czystym sumieniem. Byłam tą zagubioną owcą i stanęłam nad otchłanią grzechu. I wtedy zrozumiałam, że tylko Jezus Chrystus może mnie uratować. Atakował mnie strach, że mogę pozostać za bramą zbawienia. I wtedy zawołałam do Jezusa. Prosiłam Go, aby dał mi pokutę, aby uwolnił mnie od moich grzechów i dał mi przebaczenie. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie byłam wierna, lecz pozostał wierny On i dał mi pokutę. Poczułam, że mi wybaczono. Radość i pokój zagościły w moim sercu. Jeszcze chcę podkreślić, że rodzice cały czas modlili się za mnie wszystkie te lata. I jeszcze chcę powiedzieć, że dużo mi wybaczono, więc bardziej jestem wdzięczna. Możliwe wszystko to, co się wydarzyło, po to, żebym po prostu bardziej doceniłam to, co mam, że mam szansę jeszcze jedną i nie mogę już tego zepsuć. I zrozumiałam w końcu, że Jezus chce być na pierwszym miejscu każdego wierzącego w Niego. Chwała Bogu. Pan jest wielki. Amen. Powstańmy kolejny raz i dalej uwielbiajmy Pana za to, co uczynił w życiu Julii, ale i również każdego z nas, bo każdy z nas ma to świadectwo, swoje świadectwo, jak Bóg go dotknął, jak Bóg go wyrwał. On jest moim życiem. Jezus mój.
życiem naszym. Ty jesteś siłą moją, siłą do życia, do tego, by zachować siłę, by zachować ten bieg, by być wytrwałym. Jesteś nadzieją naszą, nadzieją na życie wieczne, nadzieją na chwałę naszą. Panie, w Tobie, wszystko w Tobie. Panie, ja tak potrzebuję w każdej dziedzinie życia i każdy z nas tego potrzebuje, by się oddać, by uwierzyć w każdej dziedzinie swojego życia, że Ty jesteś tym, czego potrzebuję, tym, czego potrzebuję. Decyduję, że nie dam szatanowi, który przychodzi, by zabrać moją siłę, by zabrać życie, by zabrać nadzieję, by zabrać miłość, wolność, radość, by wykradł to. Nie dam tego, nie dam tego, bo jestem świadoma i w tej świadomości będę chodzić, bo Ty mi potwierdzasz to codziennie, jak kochasz. Ty, Panie, potwierdzasz to. Każdy dzień upewnia mnie. W każdy dzień Ty jesteś. I jesteś wiernym. Dzień upewnia mnie, Pan
się nie odłącz od miłości Jego. Ty nie odejdź od niej, bo wyciągnięte ręce ma. Pełnie miłości, pełnie wolności, pełnie radości. Pełnie wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i do wykonania powołania, które nam leci. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie. Ja decyduję się, że będę świadoma. Nie dam sobie wykraść miłości Twojej. Nie dam sobie wykraść wolności w Tobie. Nie dam sobie wykraść radości. Nie dam sobie wykraść tego wszystkiego, co mi dałeś. Nie dam sobie wykraść siły, którą dałeś mi. Mocy, którą mi dałeś z wysokości. Nie dam sobie wykraść niczego. Chcę żyć świadomie. Chcę żyć świadomie. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co mnie spotkało. Jak Ty mnie wyrwałeś, jak Ty przyszedłeś i powiedziałeś: kocham Cię. Jesteś moja. Chwała niech Tobie będzie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty tak nas umiłowałeś, że posłałeś swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto uwierzy, miał życie. Nie zginął, ale miał życie. Chwała Tobie. Dzisiaj potrzebujesz, aby przyjść do Pana i pozbyć się swoich grzechów, oczyścić się, uwolnić się, zdjąć z siebie ciężar, bo On mówi: jesteście spracowani, obciążeni, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam, wyswobodzenie. Do Jego tronu. Nieraz potrzebujemy zdjąć to obciążenie.
grzech, aby przystąpić do Niego w odwadze, ufności, że możesz, możesz, bo On podnosi wszystkich, którzy mają skruszone serce, do godności swoich synów, którzy mogą przychodzić do Niego bez krępacji, bez bojaźni, bez strachu. Przyjdźmy do Niego. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła, woła. O przyjście do tronu.
poszedł na krzyż. Za nasze cierpienia, za nasze choroby, za nasze grzechy, w zamian za Ciebie i za mnie. To jest niesamowite. On poszedł za nas. Poświęcił swoje życie i my już nie musimy iść na śmierć. Nie musimy też chorować, bo On te choroby poniósł na swoim ciele. To jest dobra nowina. Jeśli nie masz już sił, przyjdź do Niego. Pan jest lekarzem. Pan jest zbawieniem. Chodzić do Ciebie, Twoje ręce, Panie, czuć się ukochani przez Ciebie, odnajdować te momenty, w których Ty okazałeś nam łaskę, ale chcemy również tej łaski dzisiaj. Dzisiaj chcemy się tulić w Twoje ramiona, chcemy przychodzić przed Twój tron, gdzie Ty jesteś wywyższony, ale chcemy przyjść jako synowie, jako ci, którzy potrzebują Ciebie, potrzebują, abyś zabrał troski, abyś nas uleczył, abyś nas wyswobodził. Z radością patrzyłeś poza.
zawsze już pusty jego grób. Jak wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło na skroś. Śmierć pokonana zwycięzcą. Zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność. Gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność. Gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Życie wieczne, uwielbię Cię, doświadczając łaski swe. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Życie wieczne, uwielbię Cię, doświadczając łaski swe. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski swe. Moja dusza wielbi.
Pan. Amen. Niech będzie chwała dla naszego Pana. Amen. Prawdziwie chwała Jemu musi się należeć, nie nam, nie naszemu życiu chwała, ale za nasze życie chwała temu, który jest Panem tego życia. Wiecie, ja wielokroć, kiedy staję przed Jego obliczem, to no, przypominają mi się różne zdarzenia, różne takie stopklatki z tego, jak to było, kiedy poznawałem, kiedy doświadczałem Boga i wtedy, kiedy On mi się objawiał. I wiecie, prawdą jest, że człowiek zupełnie nie rozumie Boga, kiedy jeszcze Go nie zna. Ale prawdą jest też, że kiedy On się zaczyna nam objawiać, to wszystko układa w naszych sercach i w naszym życiu. I to staje się mocnym i wspaniałym. Dzisiaj będziemy mówić trochę o Duchu Świętym. Duch Święty jest bardzo ważną osobą, a przynajmniej powinien być bardzo ważną osobą w życiu każdego z nas. Żyj dlatego w Duchu Świętym, a będziesz zwyciężał. Taki tytuł dałem temu, co przed nami. Wiecie, ludzie wierzący no powinni rozumieć znaczenie i miejsce Ducha Świętego w Bożym planie odkupienia. Bóg po prostu się objawia w Duchu Świętym. Wielu chrześcijan nie zawsze, nie codziennie uświadamia sobie, że co by było, gdyby na przykład nie było Ducha Świętego. Wiecie, no to wymieńmy, czego by nie było, gdyby nie było Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie byłoby stworzenia. Tak? Czytamy pierwsze karty Biblii, tam jest powiedziane, że to Duch Święty uczestniczył w dziele stworzenia, tak? Nie byłoby wszechświata, nie byłoby człowieka, gdyby nie Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie byłoby Pisma Świętego, tak? Ja na potwierdzenie, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, kończy się 21 wersetem i tu jest powiedziane tak, albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Bez Ducha Świętego nie ma przekazywania tego, co Bóg mówi do ludzi. To Duch Święty nas w tym pobudza i umożliwia to. Wiecie, nie byłoby mocy do głoszenia, a przede wszystkim demonstrowania Bożej Ewangelii na ziemi. Wiecie, w niebie to nie jest problem zwiastować Bożą chwałę, bo tam ta chwała non-stop ma miejsce, bo jest Bóg. Ale na ziemi jest potrzebny Bóg i dlatego Duch Święty sprawia to, że możemy otwierać swoje usta, możemy czynić Bożą Ewangelię na tej ziemi. Bez Ducha Świętego przede wszystkim to nie byłoby wiary, nie byłoby nowonarodzenia, nie byłoby świętości, nie byłoby chrześcijan i nie byłoby Kościoła. Duch Święty jest tą osobą, która sprawia to, i tak naprawdę, która została posłana do nas tutaj na ziemię. No właśnie, kim jest
Duch Święty. Wiecie, w całym Piśmie Świętym, jak będziemy czytać, Duch Święty przedstawiony jest jako osoba posiadająca własną taką indywidualność. I otwórzmy list do Koryntian, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, tam weźmiemy fragment, 17 i 18 wiersz. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Powiedziałem, że duch jest osobą, która ma własną indywidualność. Dlaczego? Bo pneuma, duch, to samo znaczy, co na przykład wiatr. Tak samo jak nie potrafimy ogarnąć wiatru, bo ma swoją indywidualność i przemieszcza się tak, jak chce i nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób, no nie wiem, jakoś okiełznać, chociaż próbują, ale Ducha Świętego nie można okiełznać. W Duchu Świętym trzeba się znaleźć i samemu się poruszać w taki sposób, w jaki On się porusza. Duch Święty jest boską osobą daną człowiekowi. Jest Ojciec, jest Syn Boży, ale jest też Duch Święty. Dlatego nie powinniśmy nigdy myśleć o Nim jedynie jako o jakiejś mocy, czy jedynie, że jest to jakiś wpływ na nasze życie. Duch Święty jest osobą, bo posiada bardzo charakterystyczne cechy osoby. I tak jakbyśmy przerzucili szybko kartki i ósmy rozdział Rzymian 8:27 dokładnie mówi o tym, że Duch Święty myśli, tak? Zamysł ducha tu jest powiedziane, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi, tak? Duch Święty odczuwa, to też Rzymian, 15 rozdział, 30 wiersz. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Duch Święty ma wolę, komu chce, to daje i co chce, to daje. 12 rozdział Koryntian, pierwszego listu, 11 wiersz mówi tak. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Ma wolę? Ma wolę, tak? Duch posiada zdolność, tak jak żeśmy przed chwilą czytali, miłowania, utrzymywania bliskiej relacji z człowiekiem, więc są to cechy prawdziwie osobowe. Duch Święty został właśnie po to posłany przez Ojca, aby wprowadzić nas, wierzących Jemu, w bliską społeczność. Z kim? Z Jezusem. Z Jezusem. Tak? Duch Święty jest tym, który nas łączy z Jezusem, z Jego dziełem i z Jego słowem, z Jego obecnością, ze wszystkim, co kiedyś będzie naturalnym, bo kiedyś będziemy bardzo blisko swojego Pana Jezusa Chrystusa, a dzisiaj jesteśmy też bardzo bliscy z Jezusem Chrystusem, ale przez Ducha Świętego. Kiedyś będzie to face to face, oko w oko, łokieć w łokieć. Będziemy blisko naszego Pana, tak jak
zapewnia nas Jego Słowo, ale dzisiaj, jeszcze dzisiaj jest dany nam Duch Święty, który ma połączyć Twoje serce, ma połączyć Twoje myśli, ma połączyć Twoje życie z życiem i z dziełem i z obietnicami i z prawdą, którą objawił w Jezusie Chrystusie. Obecnym zadaniem Ducha Świętego jest objawienie spraw Chrystusowych ludziom Chrystusowym. Jesteś człowiekiem Chrystusa? No to Duch Święty jest dany Tobie, żeby objawić w Tobie, nie tylko Ci, w Tobie sprawy Chrystusowe. I chcielibyśmy otworzyć Ewangelię Jana, tam Pan Jezus sam osobiście przedstawiał Tego, który przyjdzie po Nim, tak? I w 16 rozdziale, 14 i 15 wiersz mówi tak. On mnie uwielbi. Kto Go uwielbi? Duch Święty. Kogo uwielbi? Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. Tak? Gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Znaczy to, że przez Niego przekazywane jest nam całe dziedzictwo, całe bogactwo dzieła zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, Duch Święty, który działa w Tobie, On odpakowuje ten cały pakiet zbawienia, który dostałeś po to, żeby nim żyć. Ale wiecie, jak się człowiek rodzi takim baby i doświadcza nowego narodzenia, to nie wszystko od razu pojmuje, nie wszystko od razu jest w stanie zastosować, nie wszystko od razu w ogóle wie. Ale mija czas, a Duch Święty działa. A Duch Święty, no właśnie, powiedziałem, odpakowuje te Boże prezenty, które są w tym pięknym dziele zbawienia, które otrzymałaś i otrzymałeś do swojego życia. To jest piękne, że Bóg zatroszczył się o to, żeby nam się powiodło. Bo nie tylko, że Jezus umarł i poszedł do nieba, no w zasadzie dzieło skończone, tak? Ale nie, Bóg mówi, oni sobie nie poradzą ze zrozumieniem tego, z tym, żeby to po prostu użyć w życiu. Ja muszę być z nimi. Dlatego posyła do nas swojego Ducha. Ten Duch ma Ci pomóc. On jest wspaniałym Twoim przyjacielem, z którym współpracuj, a będziesz zwyciężał. Najważniejsza dla Ducha Świętego i dla Boga, bo Bóg prawdziwie dobrze to wszystko rozumie i dobrze to wszystko zaplanował. Wiecie, najważniejszą rzeczą jest to, żeby wierzący Chrystusowi był blisko Chrystusa. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale to jest najważniejsza rzecz, żebyś był przy Chrystusie jako swoim Panu. I to dokładnie do tego uzdalnia Cię Duch Święty. Duch Święty uzmysławia nam osobistą obecność Jezusa w naszym życiu. Jego miłość, Jego moc, Jego przebaczenie, usprawiedliwienie, Jego łaskę, Jego błogosławieństwo na każdy dzień. Wszystko,
co On dla ciebie przygotował, Duch Święty chce ci objawiać to i uczyć ciebie, abyś przez wiarę mógł tym żyć, mógł tego używać. Duch Święty zachęca nasze serca, zobaczcie, do szukania Jezusa, do szukania Go w miłości, do szukania Go w uwielbieniu, do szukania Go w Jego Słowie, w modlitwie. Pamiętając o tych prawdach, powinniśmy traktować Ducha Świętego jako osobę i uważać Go za nieograniczonego, żywego Boga mieszkającego w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych ciałach. Nawet apostoł Paweł mówi, świątynią Bożą jesteście. Amen? Jesteś świątynią Ducha Świętego? No dokładnie. Tu, w naszych ciałach, umiejscowił siebie. Przepiękne. Co czyni Duch Święty? Czyli jakby powiedzieć dzieło Ducha Świętego. Wiecie, najogólniej dziełem Ducha Świętego jest objawienie. On objawia wiele różnych rzeczy. Dzisiaj nie damy rady o wszystkim powiedzieć, ale myślę, że będzie taki czas, gdzie będziemy wnikać głębiej, tak? Ale drodzy, Duch Święty to jest Bóg, który ma objawić dokładnie każdemu z nas, którzy żeśmy zaufali Bogu i chcemy poznać tego Boga, żebyśmy Go poznali. Po prostu, tak? To Duch Święty ma pomóc Tobie, ma pomóc mi w tym, żebyśmy razem albo z osobna poznawali Boga. Przede wszystkim, kim On jest, co On czyni, jaki wspaniały plan ma dla tych wszystkich, którzy uwierzyli i nawet tych, którzy nie uwierzą. Bóg ma plan na wszystko. Dlatego warto do Niego przylgnąć, warto zacząć brać i czerpać z tego, co Bóg chce nam objawić. A On chce nam objawić całą prawdę. Prawdę nie tylko o sobie. On chce nam objawić prawdę nawet o nas samych. A to już taki niebezpieczny grunt, no nie? Ale drodzy, od tego się zaczyna prawda zmiany życia. Kiedy przychodzi ktoś taki, bo wiecie, jak przyjdzie sąsiad, przyjdzie koleżanka, to coś tam powie, a nam tak usłyszeliśmy jednym uchem, wyleciało drugim. Nie zawsze bierzemy to na serio. Ale wiecie, jak przychodzi ktoś taki, jak Duch Święty, i ty się dowiadujesz, albo ja, o tym, jacy my jesteśmy, jaki ja jestem. I no każdy by chciał się dowiedzieć, jaki jest fajny, no nie? Ale nie zawsze tylko to chce nam objawiać Bóg. I Duch Święty będzie przychodził do twojego życia, tylko będzie to robił w odpowiedni sposób. Tego trzeba się nauczyć. Bo kiedy przychodzi Duch Święty i objawia nawet rzeczy podłe, przepraszam, rzeczy złe, rzeczy niewłaściwe, które no, czynimy albo żeśmy polubili w swoim życiu, to zrobi to tak, żebyś to zrozumiał, że jest z tego wyjście i jest jeszcze moc do tego, żeby przekroczyć tą barierę niemożności. Piękne świadectwo Julii. Tak? Da radę? Da radę! Jeżeli człowiek bardzo chce i staje przed Bogiem, to Bóg wszystko jest w stanie uczynić. Bardzo ważnym
w tym procesie poznawania jest fakt, że Duch Święty objawia nam osobiście wszystkie prawdy. Że to nie jest tak, że ja bym chciał, wiecie, to fajnym by było, że wyszedłbym tutaj za kazalnicę, powiedziałbym i wy wszyscy, jak jeden mąż, wszystko byście przyjęli i powiedzieli, tak, już teraz rozumiemy wszystko i już właśnie idziemy to wykonywać. Wiecie, każdy kaznodzieja, każdy, a już nie powiem pastor, pragnąłby czegoś takiego, ale niestety tak się nie dzieje. Tak? Jest to problematyczne. Czy tak zrobicie dzisiaj? Chodzi o to, że każdy z nas musi zostać przekonanym przez potężną osobę, przez potężną moc, siłę, wpływ i cokolwiek, ale osobę Ducha Świętego. On się będzie posługiwał wszystkim, żeby mieć wpływ na twoje życie. I tego dokładnie On pragnie. Wiecie, kiedy przychodzi w twoje życie Duch Święty, to od razu widać, bo człowiek się zmienia. Człowiek wtedy nie patrzy na innych, przestaje patrzeć na to, że o, a ten to jest zły, a ten to zrobił to i tamto. Wiecie, wielu jest takich i znamy takich, którzy chcieliby zmieniać wszystkich dookoła, ale siebie jeszcze nie zmienili. Ale kiedy przychodzi Duch Święty i kiedy człowiek w taki prawdziwy sposób, w szczery sposób zaczyna go traktować, zaczyna z nim współpracę, to wtedy nie ma, że ten... Wiecie, kiedyś przyszedł do mnie pewien brat, to naprawdę było spektakularne, bo przyszedł, ja się ucieszyłem, mówi, miałem proroctwo i to proroctwo dotyczy się mojego problemu, dlaczego ja przestałem wzrastać duchowo. Wiecie, szczery był, myślę, aż do bólu. Ale wiecie, on usłyszał to proroctwo i zamiast zacząć pytać albo przemieniać to, co jest problemem w nim, wiecie, co zrobił? Znalazł przyczyny na zewnątrz. Znalazł przyczynę tak naprawdę w swojej żonie, że to ona jest winna temu, że ja mam problem w rozwoju duchowym. Wiecie, jak to usłyszałem, mówię, bracie, to jest twoja decyzja, którą drogą chcesz iść. My musimy zrozumieć, że Duch Święty jest nam dany po to, żeby z Nim współpracować. Współpracować. Paweł Apostoł to nawet mówi, współpracownikami Bożymi jesteście. Ale czy jesteście? Bądźmy współpracownikami Bożymi. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Duch Święty został posłany do naszego życia po to, aby je prowadzić w zwycięstwie. W zwycięstwie. To nie chodzi o to, żeby się doczłapać do przysłowiowego końca. On chce dać tobie pełnię życia, tak jak żeśmy śpiewali w tej pieśni. On daje nam pokój, daje nam radość, daje nam wolność, daje nam swoją miłość, żebyśmy w nich chodzili i nie dali się złapać na różnego rodzaju haczyki
tego świata i tego władcy, który w tym świecie stara się wszystko zrobić, żebyś nie żył i nie był współpracownikiem z Duchem Świętym. Ale ty musisz być trzeźwy. Musisz być świadomy. Jeżeli jesteś narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, to jest strata czasu, jeżeli nie współpracujesz z Duchem Świętym każdego dnia, żeby twoje życie dokładnie po pierwsze było przemieniane, było tam wkładana prawda, prawda wieczna i żeby nie było używane. To strata czasu. On chce nas pouczać. Wiecie, mamy wielu nauczycieli, prawda? Ci, którzy pamiętają jeszcze szkołę, to wow. Do każdego przedmiotu, do każdego wykładu był inny. Duch Święty chce nas nauczyć. Nauczyć żyć. Żyć według standardów, które będą się liczyć już na wieki. On chce skorygować ciebie. Pewnie wiele rzeczy już właściwie robisz. Ale wiecie, żeby zwyciężać, to trzeba współpracować z Nim. Nie wystarczy formalnie czynić tak, jak należy. Trzeba współpracować z Nim. Każdy może ci zaproponować, że możecie czegoś nauczyć. Ale wiecie, to jedynie Duch Święty. To Jemu zależy na takim szczerym poprowadzeniu twojego życia. I powiem ci, ludzie potrafią używać innych ludzi do różnych celów. Nawet tych, których pouczają i uczą. Ale Duch Święty, On jest ze swojej natury czysty, szczery, doskonały i przede wszystkim bardzo cię miłujący. I Jemu najbardziej zależy na tym, żebyś ty odniósł zwycięstwo. Dlatego chce ciebie uzdalniać do tego zwycięstwa. Masz jakiekolwiek wyzwanie, zapytam, macie wyzwania w życiu? Macie jakieś wyzwania w życiu? Przedstawcie je Duchowi Świętemu. Ja szczerze i serdecznie wam tego życzę, żebyście to zrobili. To nic, że potraficie je zrobić. Potraficie podejść do tych problemów, do tych wyzwań sami. Ja was serdecznie zachęcam. Przedstawcie je i zaproście wręcz. Usłyszcie, co Duch Święty ma na ten temat do powiedzenia. My musimy żyć współpracując z Duchem Świętym. Wiecie, jako starzy wierzący, tak przepraszam powiem, bo o niektórych można powiedzieć stary wierzący, nie że stary, tylko że tak długo wierzący. Z jednej strony chwała Bogu, a z drugiej strony rutyna i tradycja się wkrada. A ja to wiem, jak to zrobić. Co będę jemu głowę zawracał? Błąd. Błąd. Jemu zależy na objawieniu ci Boga tak, abyś zrozumiał. A kto wie najlepiej, jak ty, nie ty, ty, jak zrozumieć, jak możesz zrozumieć najlepiej Boga? To Bóg. No więc masz kogoś takiego jak Duch Święty, który w osobisty, w indywidualny. Wiecie, ja
słabo pojąłem język angielski, na takim bardzo, bardzo średniawym poziomie jest, zawsze chciałem, bo myślałem, że kluczem jest posiadanie nauczyciela, takiego bezpośredniego, takiego, żeby można było z nim. Nigdy nie dane mi było, powiem tak. Dlatego może zostałem na takim poziomie, na jakim zostałem, ale powiem wam jedno. Tutaj mamy kogoś, kto się sam oferuje. Mogę być twoim osobistym nauczycielem. Chcesz? Duch Święty chce dać nam moc do zmian, bo w Nim jest moc. W Duchu Świętym, w Jego obecności, w Jego działaniu, w Jego planie. Tak, On ma plan i za tym planem stoi moc do tego, żeby tobie się powiodło. On chce uwalniać twoje i moje życie z wszelkiego brudu jeszcze, jaki się jeszcze tam napatoczy, znajdzie, odnajdzie, w który wdeptujemy, chcący czy niechcący. Bo wiecie, w większości miejsc w Nowym Testamencie czytamy o Duchu, że jest to Duch Święty. Ale tak naprawdę, wiecie, jak to powinno brzmieć? Jak Duch Święty powinien być nazwany? Duchem uświęcającym. Kogo uświęcającym? No nas, bo do nas został posłany. Nie zmienimy tego, nie chodzi o to, żeby zmieniać tutaj coś, ale czasami przynajmniej pomyśl o tym, kiedy czytasz w Nowym Testamencie o Duchu Świętym, że jest to duch uświęcenia albo duch uświęcający moje życie. Pomoże ci to w zrozumieniu niektórych wersetów, niektórych myśli, niektórych prawd. Bo Duch Święty jest duchem chcącym uświęcenia mojego życia. Dlatego On jest takim sprawcą. Od tego się zaczyna, zobaczcie, nasze chrześcijańskie życie, że przychodzi Duch Święty i objawia nam, objawia światu grzech. Przeczytajmy zresztą, to jest 16 rozdział Ewangelii Jana, od 7 wiersza przeczytam. 16 Jana, od 7 wiersza. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Zaraz będę czytał dalej. Widzicie to? Jezus chciał jeszcze więcej uczyć, ale wiedział, że bez Ducha Świętego ci, którzy Go słuchają, nawet Jego najbliżsi apostołowie, najwyżej duchowo gdzieś tam rozwinięci, nie są w stanie tego przyjąć. Dlatego to zostało odłożone na czas Ducha Świętego. Czytajmy dalej. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę,
bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma być, ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty oznajmia też grzech, tak jak czytamy. To, jak bardzo potrzebujemy zbawienia, aby wyrwać się z tych wszystkich związań, nałogów, lęków, pożądliwości i tak dalej, to zobaczcie, zastaje w naszych sercach Duch Święty i prawdziwie współdziała, żeby nas przemieniać. Duch Święty wnosi do naszego życia zbawienie, to znaczy uwalnia nas najpierw z wszelkich więzów złego, więzów grzechu czy jakiegoś tam grzeszenia, ale potem zaczyna wprowadzać coś, co jest wieczne i Boże. Nasze życie oczyszczane jest w ten sposób z brudu, a na jego miejsce przychodzi to, co Boże. Zaczynają się pojawiać owoce Ducha Świętego, zaczyna się zmiana charakteru, zmiana myślenia, zmiana życia. Ale oczywiście, wiecie, ten proces można spowolnić albo nawet i przerwać. W każdej chwili możesz Bogu, Duchowi Świętemu powiedzieć swoje nie. Stwierdzić, że ja to już jestem okej. Ja się narodziłem na nowo. Ja zostałem ochrzczony w wodzie. Ja należę tutaj do fajnej społeczności. Ja za dużo już nie potrzebuję. Ja sobie popatrzę, jak inni się zmieniają. Tak, takim konstruktywnym spojrzeniem spojrzę na ich przemianę. Wiecie, Duch Święty został posłany do nas, do każdego z nas z osobno, po to, abyśmy otworzyli na Niego swoje serca. Abyśmy się z Nim zgodzili, bo On ma do wykonania pracę. To jest, wiecie, bardzo pracowita osoba, jeżeli tak można powiedzieć Boga. On nie lubi bezczynności w nas. On chce pracować w nas. Czy pozwolisz przemawiać Mu do swojego życia? Korygować swoje życie? Duch Święty chce być twoim partnerem. Nie oskarżycielem. Nie jakimś nakazodawcą czy sędzią. Potrafi takim być, ale on chce bardziej z tobą współpracować. Wyobraź sobie go jako osobę naprawdę tobie przychylną, bo on takim jest. On, jemu bardziej niż komukolwiek innemu zależy na twoim życiu i na tym, żebyś odniósł zwycięstwo. Nie popełnij błędu, odpychając albo lekceważąc Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Przeczytamy od 4 wiersza. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych,
lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy jako, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli... A, dobrze, już do trzeciego wiersza. Wystarczy. Wiecie, bardzo ciekawe miejsce, kiedy apostoł Paweł objawia dwie natury ludzkie. Myślę, że na tym będziemy się koncentrować, może i za tydzień, żeby wejść trochę głębiej. Dzisiaj tak bardzo pobieżnie, ogólnie, tak? Wiara, zobaczcie, nie może się opierać w twoim życiu na wiedzy o Bogu, bo to jest bardzo słabe, bo nie dasz rady. Wiara nie może opierać się o wiedzy o Bogu. Bo później tylko jest takie przekomarzanie, a ja wiem lepiej, a moje poznanie jest lepsze. Nie ma się opierać na ludzkich kalkulacjach, na zmysłowym myśleniu, ale na czym ma się opierać wiara? Na Bożej mocy. A kiedy Boża moc przychodzi? Kiedy przyjmujemy Jego Ducha i to On nam objawia rzeczy i wtedy stajemy w wierze w tym Słowie, które On objawia. Wtedy jest moc. Wtedy to przemienia życie. Wtedy inni wybałuszają swoje oczy. Ty będziesz to robił? Szatan ma potężną przewagę, gdy stajemy w cielesności. Nad nami oczywiście. Ale nie ma nic do ciebie wtedy, gdy stajesz w Duchu Świętym. Nie ma nic. Wtedy jesteś zwycięzcą, bo w pozycji ducha, tak jak żeśmy przed chwilą powiedzieli, jest Boża moc, jest Boża obecność do wykonania wszystkiego. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Słyszeliście kiedyś już o tym?
Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, bo ich życie nie poddaje się Bogu. Po prostu ono jest obok Boga. Ono Boga może zna, akceptuje, ale ono nie jest w Bogu. Bo Bóg jest w duchu. I tu jest moc. Ich życie po prostu nie zna Boga, bo nie odważyło się, wiecie co? Umiłować tego, co Boże. Wiecie, cały Nowy Testament, ale Stary też mówi o tym, mówi o jednej bardzo ważnej powinności, którą każdy człowiek, kiedy spotka Boga, powinien zrobić. Nawet w modlitwie pańskiej, kiedy Jezus uczył modlić się swoich uczniów, i to jest powiedziane. Jest powiedziane, i bądź wola Twoja we mnie, tak jak jest w niebie, tam gdzie mieszkasz. Wiecie, tu jest pięknie to powiedziane, żeśmy czytali to przed chwilą. Dziewiąty wiersz. Koniec tego dziewiątego wiersza. To przygotował Bóg tym, którzy rozmiłowali się w tym, co Jego. Bóg pragnie jednego od nas, żebyśmy rozmiłowali się w tym, co Jego. W Nim samym też, ale w tej woli, w tych rzeczach, które On objawia, żeby to było dla nas wow. Znakiem poddania się Bogu jest położenie przed Bogiem swojej, czyli tej ludzkiej, tej świeckiej mądrości. Odrzucenie jej ze swojego życia. Słyszeliście o pysze? Wiecie, że pycha nawet w najpiękniejszej swojej odsłonie, odmianie, w najbardziej kwiecistym wydaniu dalej pozostaje pychą, która przeciwstawia się Bogu. Dokładnie mówi o tym ten fragment. Nie mamy czasu, aby wchodzić w to głębiej. Bożą mądrością jest rezygnacja z tego, co stanowi nasze cielesne myślenie. Rezygnacja z tego myślenia i przyjęcie Bożej woli, aby każde Jego dziecko, każdy Jego syn żył, no dokładnie w duchu. Tutaj jest powiedziane, ale my głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą. Wiecie, dla ludzi ze świata ta mądrość nie jest osiągalna, bo ona polega na rezygnacji z siebie, z tego, co wiesz. I wiecie, nie wiem, czy już żeście słyszeli, że chrześcijanin to jest ten, który potrafi zrezygnować ze swojego. Słyszeliście już kiedyś to? To nawet w kazaniu na górze Jezus tego uczył, bo mówi: jeśli ktoś wziął ci szatę, to daj mu i płaszcz. A jeżeli ktoś przymusza cię, żebyś szedł jedną milę, to idź z nim i dwie. Rezygnacja ze swego jest czymś
dla chrześcijanina prawdziwego naturalnym. A zwłaszcza z czegoś, co Duch Święty przychodzi do mojego życia i mówi: daj spokój, Mirek. Już w ten sposób nie działaj. Wiecie, człowiek wierzący musi rozkochać się w Bogu. Musi rozmiłować się w Nim. Ja pamiętam moje dziewczyny, bo z nimi tak się bawiliśmy, moje córki, jak były takie małe jeszcze, maleńkie. Żeśmy się nieraz bawili, że one skaczą, a ja je łapię. I wiecie, na początek to musiałem ich przekonywać, że no wiesz, tato cię złapie, nie bój się, skacz. No i wtedy łapałem, żeśmy się przytulali, całowali, śmiali, gilgali, żartowali i tak dalej. Ale wiecie, one skaczą, przez cały czas skakały, po jakimś czasie do mnie dochodzi: ty, ja muszę być tutaj przygotowany, bo znowu skoczy. Już nie patrzyła, czy ja jestem, czy nie. Ona skakała. Pełna ufność. Pełne rozmiłowanie w tym, w którego ramiona skaczesz. Wiecie, chrześcijaństwo to jest jazda bez trzymanki. Bo wtedy, kiedy wszystko wiesz, wtedy wszystko, kiedy znasz, wiesz, jak wszystkim się posługiwać, wiesz, jak wszystko wygląda, to jest bardzo słabe. No, lepsze to niż świat, powiem tak. Ale wiecie, tą jazdę bez trzymanki daje tylko współpraca z Duchem Świętym. A pomyśl, nie fajnie by było, gdybyś wyprzedzał rzeczy, które w twoim życiu mają przyjść, bo Duch Święty wie o wszystkim i na pewno, jak będziesz z Nim w komitywie współpracował, to ci będzie objawiał. Fajnie by było jazda bez trzymanki. Ja pamiętam różne czasy w moim życiu chrześcijańskim, ale to może przy okazji kiedyś świadectwa opowiem. Bóg potrafi wszystko czynić w naszym życiu, żeby to życie rozbudzić. Dlatego zachęcam cię serdecznie. Serdecznie. Przylgnij do Ducha Świętego. Nie tylko tak formalnie, że tak, tak, ja wiem, no Duch Święty, przecież wiadomo, Duch Święty. Nie. Rozmiłuj się w społeczności i we współpracy z Nim. Zachęcam cię, żebyś nawet prostą rzecz, która przed tobą teraz jest, mógł teraz w modlitwie, bo właśnie myślę, że warto skończyć już, żebyś w modlitwie powiedział do Ducha Świętego: Panie, jak mam zrobić to? Co powinienem bardziej zrozumieć? Czego może nie rozumiem? Skoryguj mnie. Czy jesteś gotów powiedzieć tak do Ducha Świętego: skoryguj mnie? Bo nieraz korygowanie trochę kosztuje, trochę boli nawet,
Ale jeżeli będziesz pragnący i będziesz ufający Bogu, bo wiecie, ci, którzy Go miłują, wszystko jest przygotowane dla tych, którzy Go miłują. Stół jest zastawiony dla tych, którzy Go miłują. Więc ja Ciebie zachęcam do tego, żebyś rozmiłowywał się w tym ostatnim czasie, tym bardziej rozmiłowywał się w tym, co Jego i w tym, co On chce czynić w Tobie. Amen.